jak w każdy czwartek po 22 w radio UWM FM na fali 95,9 oraz w całym świecie w internecie. Zakład Patologii Dźwięku i Kazimierz Walkwasa przed mikrofonem. Zapraszam na 2 godziny. No, świntuszenia nie będzie tak dużo. Jak to zapowiedziałem w swojej zapowiedzi na fanpage'u, za to nawiedzą nas różne słowiańskie strzygi, lichy, czorty i tym podobne stwory. Ale na początek klasyka, choć bardzo świeża. To oczywiście najnowszy Candlemas
epka House of Doom, wydana pod koniec maja przez Napalm Records. 4 utwory, a dzisiaj 2 sobie posłuchamy. To był Dolls of Wall, a za chwilę Flowers of Deception. Tylko chciałem chwilę takiej prywaty. Jestem przez ostatnie 2 tygodnie, czy ponad 2 tygodnie, atakowany non-stop wszędzie piłką nożną, mundialem i tym podobnym. Ja do fanów oglądania sportów nie należę. Mecz z piłki nożnej mogę z kolegami obejrzeć, o ile jest jedno krzesło tyłem do telewizora, fajne towarzystwo i flaszka. No ale myślałem, że jak dzisiaj przyjdę do radia, to chociaż tutaj będę tylko ja, muzyka i w końcu chwila wytchnienia od tego zewsząd atakującego przedsięwzięcia finansowego FIFA. No ale niestety nie. Mam tutaj plakat wielki z rozpiska, kto gdzie z kim w tej Rosji, i flaga wisi. Ale jak mikser dzisiaj otworzyłem, włączyłem, to tam nie było mundialu, był za to koktajl truskawkowy. Dobrze, Flowers of Deception i Candlemas najnowszej epki, a później już bez prywatnych spraw.
klasyczne metalowe granie, czyli Candlemass w świetnej formie, House of Doom, najnowsza epka, pewnie niedługo płyta. Już w tą sobotę olsztyńska odsłona Torture Fest 2018, czyli kolejna trasa, którą, czy parę koncertów, które organizuje Torture of, olsztyński Torture of Hypocrisy. Ostatnio widziałem ich w malutkim klubie w Olsztynie, gdzie brzmienie po prostu powaliło i świetnie ta muzyka niełatwa, jaką wykonuje Torture of Hypocrisy, zabrzmiała. Miejmy nadzieję, że to samo będzie w tą sobotę w Nowym Undergroundzie w Olsztynie, bo to gwarantuje, że warto wydać te parę groszy, niedużo, i pojawić się już od 18 przy ulicy Kołobrzeskiej. Poza Torture of Hypocrisy, Exploser, Aterra, Defying oraz Lycanthropia, która w tym roku gościła w zakładzie z wywiadem i z ich najnowszą płytą. Każdy zespół podpisany, są nawet logosy, ale co ciekawe, no nadal jest napisane kto co gra, ale pojawiły się też adresy do Facebooka, więc każdy może sobie na Facebooku od razu sprawdzić, co to za zespół. Może na Facebooku, ale może też i w zakładzie patologii dźwięku. To posłuchajmy, jak brzmią dwóch gości tego i soboty klubu Underground.
uwierz w muzykę. To była Lycanthropia z najnowszego albumu Beyond the Beginning, który stali słuchacze Zakładu Patologii Dźwięku, mam nadzieję, że znają. Oni też w sobotę na Torture Festie i na jeszcze przynajmniej z jednym koncercie u boku Torture of Hypocrisy zagrają. Szukajcie w swoim mieście, to już w tą sobotę w Olsztynie. A teraz bardzo przykra historia, o której być może słyszeliście. Otóż dwa tygodnie temu barsista Vadera, Halik, utknął, z tego co widziałem ze zdjęcia, to w Quito, czyli w stolicy Ekwadoru. No i kwitnie tam na szczęście nie na lotnisku, nie na terminalu, tylko w mieszkaniu. No zaraz zresztą wam przeczytam, co ostatnio napisał. Wiemy to dzięki niezmordowanemu Adamowi Siklickiemu, który prowadzi Vader Legions, fanpage zespołu Vader. W każdym razie wydarzyła się, kto nie wie, taka sytuacja, że pani na lotnisku przez przypadek wyrwała kartkę najważniejszą w paszporcie Halika. No i niestety zrodziły się z tego problemy. Okazało się, że Polska nie ma w najbliższej okolicy Ameryki Południowej żadnej placówki dyplomatycznej, która mogłaby pomóc obywatelowi. No i na szczęście umiesz liczyć lic na Niemców, bo niemiecka ambasada pomogła naszemu obywatelowi. Dzięki temu nasz obywatel być może już niedługo wydostanie się. Więc pisze Halik tak, z wczoraj. Jestem już tu już dwa tygodnie, a mój zespół dalej kontynuuje trasę. Może wrócę w przeciągu kilku dni,
Może. Małe sprostowanie. Ta sytuacja się nie wydarzyła, a trwa dalej. Żyję tu tylko dzięki pomocy lokalnego znajomego, który był nagłosieniowcem na naszym koncercie. Mieszkam obecnie samotnie w małym mieszkaniu. Raczej nie powinienem z niego wychodzić. Wi-Fi mam tylko, kiedy odwiedzi mnie właściciel. Mam zabukowany przelot 4 lotami. Ekwador, Salwador, Salwador, Costa Rica, Francja i Francja, Polska, żeby tylko nie lecieć przez Hiszpanię lub Stany Zjednoczone, bo stamtąd się leci tylko przez Hiszpanię lub Stany Zjednoczone, jakbyście nie widzieli. Wszystko to można przeczytać więcej z wpisu Petera udostępnionego na Zakładzie Patologii Dźwięku. Lub Stany Zjednoczone, które nie respektują mojego obecnego dokumentu wydanego mi przez ambasadę niemiecką w Ekwadorze. Polski konsul wyjechał gdzieś i wróci za 3 miesiące. Muszę przetrwać do piątku, wtedy się okaże, czy pewne linie lotnicze znów mnie nie zrobią w H i nie doszukają się jakiegoś haczyka, który mi uniemożliwi powrót, bo już tak raz zrobili. Tym razem ponownie twierdzą, że wszystko będzie ok. Pozdrawiam z Quito. Trzymamy kciuki za Halika, bo to strasznie okrutna rzecz, jaka się jemu przytrafiła. Szczęście, że spotkał tam dobrych ludzi, którzy mu pomagają. Liczymy, że niedługo zobaczymy go w domu. No to na cześć Halika trochę prosiaków. Bind, torture and kill.
To może teraz, skoro już wiemy, co u grupy Vader i czego nie wiemy jeszcze o losie Halika, choć trzymamy kciuki wszyscy, mam nadzieję, mocno, to może mała garść mi wspomnień z tego, jak było na festiwalu Black Silesia Open Air. Na stronie, na fanpage'u festiwalu możecie zobaczyć sobie zdjęcia. Myślę, że wszyscy wrócili z festiwalu ukontentowani, bo było to naprawdę wspaniałe wydarzenie. Gdyby tylko cieniem nie kładła się na niego frekwencja. No i myślę, że tutaj dobrym komentarzem, którym jednym z wielu, jakie się pojawiły, ja się podzieliłem to, co napisał Sianorzęcki jako Old School Metal Maniak, gdzie się podzieli ci wszyscy fani Blasphemy, którzy tak chętnie obnoszą się na koncertach w koszulkach tego zespołu. Taka okazja się już nie powtórzy. Siedzieli wszyscy w domu, grzali kapcie, poszli do progresji i tam wywalili 250 na alkohol, bo szkoda im było wydać na zacny festiwal, który miał tak gruby i świetny skład, że ze świecą szukać takiego drugiego festiwalu w najbliższej okolicy w Europie. Same konkretne kapele, bardzo fajna atmosfera, żadnych wesołych koszulek, głupot i tym podobnych, choć atmosfera była bardzo wyluzowana. No i po prostu festiwal wspaniały. No, pewne rzeczy można by powtórzyć, a tam się poprawić, ale tam się nie ma się co czepiać. Wszystko się przeżyło. Zaraz opowiem może coś więcej, ale zanim to, chciałem się podzielić z wami wspaniałą płytką, wydawnictwem, bo płyty są dwie, jakie sobie wypatrzyłem i kupiłem na jednym ze stolisk. Wydało to Baron Records, a to są dwie klasyczne płyty Krabatora, Lies oraz Ortodox z demówkami i to cieszy me ucho strasznie. A zresztą zobaczcie, bo Bruno i Krzysztof na wkładce do Lies obydwaj mają bardzo fajne koszulki. Wiecie jakie? To może jakiś konkurs? Kurde, nie mam wam co dać w nagrodę. No to powiedzmy, nie wiem, o satysfakcję. Wiecie, jakie koszulki mają na sobie Bruno i Krzysztof na wkładce do Krabatora Lies? Ja wiem, fajne.
Grabator, Lies, All About Lies to utwór otwierający tenże album. No i co, wyszperaliście? Co tam na siebie ubrali czescy koledzy? Bruno ma Vadera, The Ultimate Incantation, a Christoph ma Christagony, Demon Set. No, to się ubrali i pokazali, co lubią. Polecam Krabatora. Jakiś czas temu wspominałem, nawet tutaj przy okazji chyba słowiańskiej audycji było chyba totalni destrukcje. No dobra, to skoro jest, żeby już zakończyć na dzisiaj temat death metalu i ostatecznie go zamknąć, to szybkim rzutem na taśmę gramy bardzo świeże wydawnictwo Mystic Productions, Betrayer, We Are Rebels z najnowszej płyty Scare God. Yeah!
No muszę podkreślić ogromną pracę organizatora, który sam wziął wszystko na swoje barki. Oczywiście miał tam osoby pomocne. Ochrona była, aczkolwiek no, nie była potrzebna, bo wszystko się odbywało w bardzo, bardzo fajny sposób. Pole namiotowe było bardzo blisko, więc można było raz, dwa, trzy skoczyć do namiotu. Co jeszcze było? A, no i na polu namiotowym, w każdym razie w tym miejscu, gdzie my byliśmy rozbici, no to było bardzo dobre brzmienie, przez co drugi dzień część żeśmy wysłuchali siedząc, bo się naprawdę gorąco zrobiło, siedząc w cieniu pod drzewami, bo pole namiotowe było zadrzewione, co jest fenomenalnym rozwiązaniem i myślę, że żaden czeski i niemiecki festiwal tego nie ma, czego miał Black Silesia Festival, czyli zacienionego pola namiotowego, mimo że czasem zalatywało trochę capem oraz świnią, to nic, ten cień wynagrodził nam to wszystko i mimo to wspaniale też było spożyć w cieniu pieczoną świnię, która no nie pochodziła z okolicznej hodowli, tylko została przywieziona już oprawiona wcześniej, no ale przynajmniej świnie przy świniach żeśmy zjedli. Brzmienie naprawdę niezłe festiwalu. No i przy okazji dowiedziałem się, że to, co ja i pewnie wielu słuchaczy swego czasu wzięło za nową piosenkę Kinga Diamonda, no to był King Diamond. Bardzo dobry. Wystąpił na tegorocznym Torture Fest. Pochodzi z Niemiec i nazywa się Attic. I właśnie wydał Sanctimonious płytę o takim tytule. No i tą piosenkę chyba już żeśmy słyszeli.
Attic z Niemiec pojawił się na deskach tegorocznego Black Silesia Festival. Bardzo ciekawe to było zderzenie z takim właśnie Kingiem Diamondem. No, trzeba przyznać, że to kolejny chyba z tych takich tribute bandów, które biorą czyjś styl całkowicie na warsztat. To się podobało. Dużo fajnych koncertów było, więc to sobie przeczytacie w recenzjach różnych, na których tam jest miejsce i czas, żeby opowiadać co i jak. Ja tam bardziej skupiałem się na towarzysko-emocjonalnym przeżyciu tego wydarzenia. Zdjęcia też możecie sobie fajne popatrzeć z twórcami, którzy się pojawiają tam chociażby na fanpage'u festiwalu. Za 2 tygodnie, mam nadzieję, sobie pogadam w Zakładzie Patologii Dźwięku o ich pracy jako fotografach, bo brakuje mi jeszcze do koralika rozmów z profesjonalistami sceny metalowej, którzy nie są muzykami, to mi jeszcze właśnie fotografów brakuje. No i oczywiście mam nadzieję, że za 2 tygodnie pojawi się tutaj fan największy na świecie, jaki jest zapatrzony i który kocha swój zespół najbardziej, tak jak drużynę piłki kopanej, i opowie nam tutaj o swojej fascynacji zespołem, no i fanklubowi, który powoli, mam nadzieję, się już rozkręca. To za 2 tygodnie, za tydzień jest przesilenie. Akurat wypada w czwartek 21, więc myślę, że tu jakieś ciekawe wydarzenie się w Zakładzie Patologii Dźwięku o słońcu, świetle i tym podobnych rzeczach się może nam wydarzyć. To posłuchajmy jeszcze jednego zespołu, który też mi się podobał na koncercie. To niemiecki Goat, który już kiedyś pojawił się w Zakładzie Patologii Dźwięku. W zeszłym roku wydali płytę Luciferian Go to Ritual i z niego Blasphemous Supremacy. Yeah.
A żeby było weselej, to na najnowszej okładce Goatch jest kozioł, który był tam w zagrodzie rycerskiej razem z tymi świniami. Możecie zobaczyć sobie jego zdjęcie na fanpage'u Zakładu Patologii Dźwięku. To miało tak jakby zachęcić was do słuchania dzisiejszej audycji. To może jeszcze jeden zespół, który bardzo wpadł mi w ucho przy okazji Black Silesia Festival. To też pochodzący God był z Norymbergi, a z Lipska pochodzi zespół Evil Warriors, którego przyznaję, nie widziałem na scenie. Przyznaję, cały koncert wysłuchałem z wypiekami na uszach. Fall from Reality to ich najnowsze dzieło, które wyszło na początku tego roku.
Radio UWM FM. UWM FM. Uwierz w muzykę. 95 i 9. UWM FM. You are, you have never supposed to.
To, co wybrzmiało, to mam nadzieję, że już rozpoznawalny przez was Owls, Woods, Graves, czyli sowy, lasy, groby. Jedno z nowszych wydawnictw Malignant Voices. Taka bardzo króciutka epka. 19 minut niecałe. Nagrane jakiś czas temu, bo w 2016 czy 18? 18. Akurat tak się ten... No, całkiem ładnie wydane, zrobił i z której był bardzo zadowolony, jak sprzyjaliśmy w Zakładzie Patologii Dźwięku, Artur von Ritter, który opowiadał o swojej pracy jako grafik. Teraz przeniesiemy się do Gods of War, bo Greg nie dość, że ma piękny reklamowy mural, a raczej zespół ma z hasłem, że do dostania u Grega, to jeszcze ma całkiem ciekawe wydawnictwo. Truchło strzygi. Pora umierać. To taki ciekawy prąd, jaki pojawia nam się tutaj w ramach polskiego black metalu. Bardzo punkowy, luzacki, jednocześnie pierwotny. Okładki też dosyć takie, no można powiedzieć, sięgające samego rdzenia klasyki metalu. No ale słuchamy tego z zainteresowaniem. Mam nadzieję, że wy równie wielkim jak ja, bo takiego grania pojawia się coraz więcej. No i jest to jakieś nowe i świeże podejście do black metalu. No, bardzo ładnie wydane. Gods of War Productions wydało Truchło Strzygi. Płyta się nazywa Pora Umierać, a my posłuchamy sobie Sadystyczny Masowy Mord oraz Busola Donikąd.
Na Metal Archives opisano to jako black metal punk i to chyba trafne określenie. Gods of War Productions wydało tych debiutantów album Pora Umierać. Pochodzą z Raszyna. No i trzeba przyznać, że wydawnictwo jest słynne na rynku i się o nim mówiło, chociażby na Black Silesia Festival. A to też pewnie dlatego, że Greg był tam i zadbał o to, by wszyscy ci, którzy jeszcze nie usłyszeli przed festiwalem, że jest takie coś, no to już później wiedzieli. Bo jednak marketing szeptany w metalu jest ważny. Dobra, z Raszyna przenosimy się na Śląsk, a tam stacjonuje zespół Czort. I w zeszłym wydali album Czarna Ewangelia. No i brzmi to oczywiście po polsku i oczywiście kolejny strzyga Czort. Zaraz będą i inne opętańce z polskiego piekła rodem. No to Czorta posłuchajmy sobie Opętanych Zew.
To był śląski Czort w utworze Opętany Zew. Już w najbliższych dniach, od jutra we Wrocławiu rusza trasa brazylijskiego Nervo Chaos oraz zespołu Incinerator. Dwa konkretne death metalowe uderzenia. Wrocław, Kalisz, Warszawa, Bydgoszcz, Kraków, Jarocin i Zielona Góra 26 czerwca kończą, więc całkiem pokaźna trasa gości z dalekiej zagranicy po Polsce. Polecamy, kto ma blisko: Wrocław, Kalisz, Warszawa, Bydgoszcz, Kraków, Jarocin i Zielona Góra. Wybierajcie się, bo przyjeżdżają. No, ostatnio byli z Kanady i za dużo was nie przyjechało. Z 500 osób było. Słabo. Na Niflheim i Blasfemii. No dobra, ale to ja już mówiłem. Teraz posłuchamy sobie coś, co poznałem dzięki mojemu towarzyszowi podróży na festiwal i kierowcy zarazem, bo miał tą przyjemność, że miksował tenże materiał. To się nazywa Pień i pochodzi to z Podlasia. I ponieważ w tym jakby części audycji gramy zespoły, które mają ciekawe polskie nazwy, od nowa podchodzą do tematu, no i mają swoje po polsku pisane teksty. Łysa Polana, taki nosi tytuł ta epka, którą prezentuję.
cieszy, wiedzie i w rasunku. To w utrapieniu doda mi ratunku. Wszakże trwa tylko niepojęty panie. Największa łaska da mi zapomnienie i doda pomocy. Łysa Polana i w pieśń w chorobie i strapieniu w wykonaniu białostockiej, podlaskiej grupy Pień, która jak słychać miesza to i tamto, no jest w tym taka trochę norweska pierwotna nuta i dzisiaj tak będzie jeszcze. Teraz najnowsze wydawnictwo, też jedno z najnowszych wydawnictw, Malignant Voices, bo ono już jakiś czas temu się ukazało i licho już nawet trasę po Polsce odbębniało. Podnoszenie czarów to drugie wydawnictwo tej grupy. Pierwszą płytę, to pamiętam, była nadawana w zakładzie na pewno, a Adam Fokow ostatnio prezentował, jakiś czas temu prezentował u siebie projekt części czy członków zespołu Licho jako Blisko Pola. Tak? Blisko Pola czy daleko? No jakoś tak, w każdym razie to się nazywało. Dobrze, z płyty Podnoszenie Czarów, która jest bardzo ładnie wydana, jak zwykle w Malignant Voices, utwór Drunk. Kogo biją dzwony, Boga biją w słabe, kogo biją dzwony, Boga biją w słabe, kogo biją dzwony, Boga biją w słabe, kogo biją dzwony, Boga biją w słabe!
Licho, Podnoszenie czarów to wydawnictwo Malignant Voices. Polecam. Pewnie jeszcze do tego albumu wrócimy. Wydany też bardzo ładnie. Fajnie mieć książeczkę i popatrzeć, co jest w środku, jak to wygląda. Dawno nie widziałem. Teraz krakowski cień i wydawnictwo Old Temple. Płyta nosi tytuł Fate, ale ponieważ jest cień, no to muszą być jakieś utwory po polsku. No i my dzisiaj wybraliśmy do posłuchania, w sensie ja i wy, utwór pod tytułem Okowy Szaleństwa, bo dzisiaj taka tendencja.
No i tak oto zbliża się koniec zakładu patologii dźwięku. Ja nazywam się Kazimierz Wolkwasa. Zapraszam na przyszłotygodniowy, wyjątkowy zakład patologii dźwięku, bo to będzie letnie przesilenie. A na dobranoc, cóż by inny, bo wszystko gramy nowe, świeże. Kły. Wydawnictwo Pagan Records z płyty Szczerzenie. Utwór Jeżeli. Dobrej nocy. Trzymajcie się. Jeszcze tylko kilka sekund.